ktoś nam coś powie, to my mu ufamy, że na przykład to ma. Wierzymy. Wierzymy. To znaczy, że musimy komuś obiecać coś. Możemy jeszcze mu ufać tak, że mówi, że nas bardzo kocha. A to jest prawda i musimy mu ufać. Moim zdaniem opatrzność Boża to opieka nad ludźmi. Tutaj jest kościół pod imieniem takim, dlatego że Bóg jest z nami i że zawsze, i że opatrzność będzie z nami. Ja myślę, że opatrzność Boża znaczy świątynia Boga. Ja chciałam jeszcze dodać, że ta opatrzność Boża mi się kojarzy, że Bóg tam czuwa nad nami i że tutaj z nami teraz jest. Ufać to na przykład jest koleżanka i możemy każde jej słowo wierzyć. Na przykład powie, że jutro przyniosę książkę i się poczytamy, to my jej ufamy. To jest coś, że na przykład jak ktoś się chce za coś wymienić, nie wiem, za jakiś samochód, samochodzik czy coś, no to na drugi dzień ten ktoś tego na przykład nie przynosi. No i temu komuś jest smutno, bo nie dotrzymał ten ktoś słowa. Ufanie to jest coś takiego, jak ktoś komuś powie tajemnicę i prosi ta osoba, żeby tego nie wygadała. I później jak ta osoba wygada, to może tej osobie być bardzo smutno. Ufamy Panu Bogu, to znaczy, że możemy na Niego zawsze polegać, że jak mamy różne kłopoty, to On nam pomoże. Ufanie Panu Bogu to jest to, że Pan Bóg nas nigdy nie zawiedzie. Panu Bogu, że On jest zawsze przy nas, nie zawiedzie nas, no po prostu, że jest, będzie nas bronił. Ufanie to ważna rzecz Panu Bogu, bo żeby nam bronił, to jest naprawdę ważna rzecz i ufać warto Panu Bogu. Trzeba też tak ufać Panu Bogu, że na przykład nie można kłamać, że się chce iść do komunii, a się nie chce tylko dlatego, żeby rodzicom było miło czy komuś innemu, tylko na siłę, bo to jest niefajne. Bóg jest po prostu w nas.